nie był ten run najwyraźniej. Trzeba jak najbardziej zoptymalizować zysk. I wtedy powinno się już wszystko udać. Nie, nie chcę tutoriala, wiem jak się w to gra. Mam prawie 15 godzin. O, masko. Syłaj to szybciej. To na pewno jest suspicious. Czyli jednak może się ona tu pojawić. A nic nie widzę przez to światło w tym pokoju. Kto wymyślił dzień? O, laptop. A nie żyje, nie? Nie wstałem. Dobra, żyję. Żartowałem. Siu! Chowamy się. Nie no, autentycznie to słońce mi przeszkadza. Albo nie widzę rzeczy na ekranie, albo czatu nie mogę przeczytać. Ale jak wyjebie słońce, to przecież będę musiał zapalić tą lampkę, co mam na biurku. Przez co nie będę widział tego lewego. Przecież to jebać to, masz rację. O, jest git. A ta jedna kamera to tamto jeden event najwyżej pominę. No, mogę sobie zrobić noc jednym kliknięciem. Miłego wygrywania, koleżko. Mam nadzieję, że zniszczysz te małe dzieci na mapce PEGI 3. Jest taki hit. Wygooglowałem to sobie i się okazuje, że nie żartowaliście. Także naprawdę są ograniczenia wiekowe do map. Portfel był. O, i laptop jeszcze. Rozpieszcza mnie ta gra. Proszę, żebym nie umarł przez RNG. O, dead signal, idealnie. 8C. Wychodzę. Dobra, mogę przecież pobiec. Co ja robię? Jest chłop. 8C. Nawet jak będzie Delfalco, to nie ma problemu. Bo sobie wróci mi na 9 i sobie wrócę na 8 od razu. To nie jest daleko. Lukas był dosyć dawno. Chyba, że mi Delfalco wjedzie na dach. Ale to jest mało prawdopodobne. To się strasznie rzadko dzieje. Noir, nie będzie Delfalco. Zarąbiście. Chyba nie może wybiec na tym etapie. Mam nadzieję taką przynajmniej. Ale mam dużo teraz punktów. 2, 3, 2, 1, 9. Nie stoper. 3 aplikacje odpalone na telefonie, tylko dlatego, że streamuję. 2, 1, 3, 2, 9. Nie, 2, 3, 2, 1, 9. 2, 3, 2, 1, 9. Nie ma żadnego oponenta. Siedzi się tłuką o północy, oczywiście. Typowy dzień w bloku w Radomiu. Nikogo w łazience. Staram się patrzeć po tych cieniach, ale nigdy jeszcze nie widziałem w łazience autentycznie. O, paczka czyżby. 5B30 minut to było 14. Czyli 24 miałbym wyjść. Mieszkania. No git, mogę wyjść, mam od cholery raportów. No, już za chwilę. Może jeszcze coś się znajdzie w międzyczasie. O, Łukasz. Jeszcze, no to od razu pójdę po paczkę. Dead signal, idealnie. Prawda? Ja nie, paczki nie zapisałem. 8C. Nie, 8C już byłem. Paczkę mam dostarczyć do 5B. Teraz będzie Delfalco. A nie, był przed chwilą. Tego nie będzie. Tylko Noir mogę spotkać. Packing. I sygnał. Wszystko się idealnie układa. Dwie pieczenie na jednym ogniu za drugim razem. Zero czasu zmarnowanego na dachu. Mam nadzieję tylko, że zamknąłem drzwi do mieszkania. Chyba następną godzinę też mam całą załatwioną. Idzie zajebiście. To może być to. Już bardziej nie jestem w stanie spierdolić. Już umarłem. Przeszedłem
grę, ale zabrakło mi jednego raporta, także już gorzej być nie może. Dead Signal, nie mam paczki. O! Przecież to RNG dzisiaj jest jakieś boskie. Perfekcyjnie. To może być to... Już raz tak prawie było. A to jest na sam dół. Dobra, chyba odłożę na luzie. Delfalco to nie problem. W sensie to jest dużo czasu, ale... Na luzie. Potem będę mógł już pomijać paczki, więc będę miał to gdzieś. Teraz jest pierwsza. No to jeszcze będę musiał dostarczyć jedną, bo paczki o trzeciej, paczkę o trzeciej pomijam i o czwartej też. Jest. Nie muszę marnować czasu na klikanie przycisku. Mam wrażenie, że w górę się jedzie szybciej niż... Tu, co? Hej. Leży tu coś, to jest telefon, mi się wydaje. Albo portfel. What the fuck is this? Czyli to jest portfel. Dead Signal, nie mam paczki. Ej, karamba. Chyba nie mam. Może idealnie się pojawi. Już tak miałem. Boże, to RNG dzisiaj mnie rozpieszcza. Już to się stało trzeci raz pod rząd. Mam Dead Signal i paczkę w tym samym momencie. Jestem ciekaw, czy on w ogóle jest w stanie mnie dogonić. Jak tak ucieknę zaraz spod drzwi, czy on jest ode mnie szybszy. Dobra, to była chyba ostatnia paczka, jaką dostarczam w tej nocy już. Bo mogę już samych raportów szukać. Okej, okay, mam... O, zaraz jest... Jest druga dopiero. Nie, jest druga? Jest druga, ja 8 muszę znaleźć. Ja wiem to w tych grach, że zawsze na przykład jak w The Waiting Room się grało, to był odgłos pisania na klawiaturze. Albo tutaj, jak klikam w coś na komputerze, to jest odgłos klikania w myszkę. Paczka. 920 minut. Dobra, muszę po to pójść teraz. 900 jest na moim piętrze. To nie może być Delfalco. Nawet jak będzie martwy sygnał, to nic się nie stanie. Bogowie RNG wysłuchali moich modlitw. Chyba, że jeszcze jak się zdarzy Dead Signal. W tym samym momencie. Będę w szoku. Dziecko szczęścia. O, Łukasz. Gaś to kurwa światło. Ja nienawidzę tej kolizji. Na się tego hitboxa. Ej, jeszcze 13 rzeczy na 2 godziny. To chyba wystarczy. To musi wystarczyć. Po paczki już nie chodzę, pierdolę. Perfekt. O fuck, Delfalco. Nie usłyszałem go prawie przez te syreny. Teraz mam godzinę 50 na znalezienie 10 raportów. Chyba to jest... Zły przycisk. Chyba to jest... Idealny czas. O, tu plecak leży. Koło tych toreb ze śmieciami. Teraz się przyjrzałem. O, portfel. Jezu. Event za eventem. Zostało jeszcze 8. Powinienem to zrobić. Kodzik się zmienił. Dziewięć siedem zero zero.
portfel. Dostarczyłem paczki, nawet zapomniałem o niej. Mam wrażenie, że im później jestem w grze, tym więcej rzeczy mi się respi. Nie wiem, czy to tak działa. Bo jeśli tak, to cieszę się, że nie pomijałem paczek na początku gry. Drzewa o 3:33. Odet signal. Dobra, to muszę naprawić. Wychodzę. Nie interesuje mnie ta paczka nawet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11. Jak ja nienawidzę tej sytuacji. Jest tak bezsensowne. Zawsze się stresuję w tym momencie. Sera. Nie ma. To jest high value chyba, albo suspicious w sumie. Nie wiem, nie jestem pewny już na tym etapie. Najwyżej się szybko wrócę. Mam 13 na 9. Tak, to było high... Nie, co ja zaznaczyłem? Suspicious chyba. Najwyżej dostarczę ostatnią paczkę. Jeżeli zdarzą się dwie w ciągu jednej godziny. Już chyba raz tak miałem. Witam, witam. Dobra, trafiłem w to światło. Nareszcie. Zaraz stoper miałem odpalić. Znaczy 25, ale na stoperze będzie 30. Wcześniej nie wychodzę, nie ma opcji. Dobra. Nie ma go. Kod się nie zmienił. Prawda? Nikogo nigdzie nie ma. Gdzie mi brakuje?
Pięciu? Mi się wydaje. O pięciu. Chciałem dobry kod, czy się zmienił? Jest inny. 8, 4, 6. 8, 6. 8, 4, 6, 8, 6. Nic nie ma na kamerze, nie ma. Wstajemy. Lukas był przed chwilą, co nie znaczy, że chce mieć otwarte drzwi. 4 rzeczy. Znajdę to. Telefon. Jakby Del Falco teraz przyszedł podczas tych ambientów, tych ostatnio, to bym się zesrał. Boję się, że ktoś jest w tej łazience. Bo ten cień jest tam zawsze. Dead signal, muszę pójść. Kod nie będzie działał. Nie. Za długo go nie zmieniałem. Pięć, zero, osiem, jeden, dziewięć. Pięć, zero, osiem, jeden, dziewięć. Czy Del Falco pewnie będzie raz? O, akurat. Rychło w czas. Mam tylko nadzieję, że mi Lukas w międzyczasie nie wbije, bo to będzie takie chamstwo. Laptop, ok, mam wszystko. Chyba, że mi poprosi jeszcze o paczkę. Już nawet paczki na 20 minut mi nie może dać, to wywalone. Koniec. Shift complete. Disconnect from CamSpy Network. Ronald, jestem bardzo... Zaimponowałeś mi bardzo twoją umiejętnością bycia żywym. Przyjdź na dach, mam coś dla ciebie. I nie bój się, udowodniłeś swoją wartość, nie zabiję cię. Okej. Czyli teraz właściwie zobaczymy prawdziwe zakończenie tej gry. Nie to... które było... na casualu. Bo na casualu to jest taki placeholder, bym tak to powiedział. Boże, jestem szczęśliwy. No to co, mam parę streamów do zmontowania. Boże, jestem szczęśliwy. Ciekawe faktycznie, jak ten dźwięk wygląda na tym streamie. Hej, chłopaki. I'm here. What are you? Good evening, Ronald. It's about time. We've been waiting for you. Adam, he's here. Ronald, you're on speakerphone. Thank you, Myra. Ronald, Ronald, Ronald. It's a pleasure to have an opportunity to talk man to man, finally, isn't it? You're not trying to kill me? What do you want from me, then? Straight to the point. Very good.
You've proven quite useful, very capable. That's why I brought you up here. I wanted to introduce you to a couple of associates of mine. In fact, not only am I not going to kill you, but I have a job offer for you. A job? I already have a job. You consider working for Vivex in the Shade a job? A bunch of pretentious bottom feeders. They're a fucking joke. Every piece of information worth having hits my desk first. Authority, access, control. The pulse of this city rests under my finger. So, Ronald, it's time to work for me instead. I don't think so. I like my job. Oh, no. I don't think you understand. Let me explain. I rarely offer jobs directly to anyone. You're a special case, and your compensation would be substantial compared to whatever Vivex paid you. We can get you out of this shithole apartment, put you somewhere a man of your caliber belongs. Your silence tells me you don't really care about material rewards. So tell me, Ronald, what do you really want? Maybe something money can't buy? Could it be? It's not Alice, is it? How do you know about her? Haven't you been paying any attention, Ronald? Knowledge is what I do best. Find out what people truly desire. And besides, you kind of gave it away with your fucking username. I mean, what a laugh. That sad boy shit of yours has got to go when you come work for me. Alice. Yes, sweet little Alice. Doesn't even know you exist, but she will if you join me. Trust me. Okay. What's the job? What do you want me to do? Ah, there we go. Now we're getting somewhere. You get what you want, and I get what I want. Now then, I run several interesting little games. We cater to a very exclusive clientele who looks forward to my special brand of entertainment. However, it's been a while since the last show, but I'm working on something new. Something very exciting. How do I fit into your sick games? Don't you see? You've been helping me brainstorm my next big game this whole time. You've been playing an important role. My game is perfectly simple. Find a specific individual and put them through a series of tasks. Of course, this involves reviving my bloodthirsty associates, inconvenient hacks, and the pesky clock that just keeps counting down and down. All while combing the deep web for those bullshit keys for some bullshit puzzle. I have everything I need, except... A hacker? You want me to hack for you, and that's it. To simplify your role, yes. You see, I'm already getting the new game lined up. I found the perfect star, but he's not your average Joe. No, no. Let me explain. Patrick. Show him. Meet John Hope. He's a cybersecurity expert. Jest ten ten gościu z Rides of Strangers. He's caused quite a headache. Like all pains in the ass, this one will be dealt with in a, well, let's just say I'm going to scorch the earth on this one, which is where your expertise come into play. To put on a good show and make a prime example of Mr. Hove, I'm offering you this once-in-a-lifetime opportunity. So what do you say, Ronald? You in? I promise you, it will be worth it. Think of Alice. Fuck it. I'll do it. Excellent. Excellent. Truly. You have no idea how disappointed I'd have been if Myra and Patrick had to kill you after all this. So much effort wasted. But no, now you work for me. Yeah, that would have been a shame. You sound nervous. Don't worry, Ronald. I'm just fucking with you.
You're far more useful to me alive than dead. Oh, and don't worry about the Shade either. He has been taken care of. Wait, did you fucking kill him? Nothing so permanent. But enough of that. It's time we end this little call. It's been a pleasure speaking with you, Ronald. And I look forward to what will no doubt be a fruitful collaboration. For now, you're assigned to Team Noir. Now, it's been a long night. Get some rest. We'll talk soon. Welcome to the Noir, Ronald. Here, take this. Cóż za niesamowite zakończenie. Have a good night, Ronald. Sweet dreams. Jest piąta rano, chcę tylko powiedzieć. Teraz Del Falco wychodzi z windy nas wszystkich. Dnie. Boże jedyny. A się cieszę, że to w końcu skończyłem. Zajebista gierka. 38/74. To jest ponad połowa chyba tego wszystkiego. No, lekko ponad. Done. Kończone. Kończyliśmy Dead Signal nareszcie. Teraz muszę pomontować te streamy. Tak, przecież skończyłem grę. A, Nightmare'a jeszcze nie mam w grze, no przecież. Dobra, no to tyle. Mam nadzieję, że stream, pomimo jakichś problemów technicznych, które mam nadzieję rozwiązać, następnym razem się podobał. Tyle, trzymajcie się do następnego. Na razie, cześć.